Kilka dni temu informowaliśmy o pozyskaniu przez Suwalski Samorząd tzw. Tak koronera. To lekarz, który na podstawie umowy z miastem pojawi się w miejscu zgonu i wystawi dokument otwierający drogę do uzyskania aktu zgonu i otwarcia możliwości dokonania pochówku. Nie każdy jednak z usług medyka stwierdzającego zgon będzie mógł skorzystać. Generalną zasadą, dość przestarzałą i kompletnie niewydolną w codziennym funkcjonowaniu, jest wezwanie do zmarłego lekarza, który udzielał mu świadczeń medycznych w ciągu ostatnich 30 dni życia. W praktyce to zazwyczaj lekarz rodzinny, ale wiadomo, że zdarzają się również pracujący w odległych miastach specjaliści, których zmarła osoba mogła odwiedzać w ostatnim okresie życia. Ci do stwierdzania zgonów się nierwą i trudno się temu dziwić. Ale proza życia znacznie częściej stawia nas przed innym problemem. Konia z rzędem temu, który w weekend lub święta dodzwoni się do poradni rodzinnej, by zawezwać lekarza do zmarłego pacjenta. I żeby było jeszcze trudniej, rozwiązanie w postaci wezwania zespołu ratownictwa medycznego też nic nie da, bo dyspozytor, opierając się na obowiązujących przepisach, nie skieruje karetki z lekarzem do martwego pacjenta. Problem po wielu latach w suwałkach udało się rozwiązać, nie czekając na ustawowe rozwiązanie. Owszem, prace nad aktem prawnym wdrażającym w życie instytucje koronera trwają od lat, ale ich efektywności najwyraźniej jest żadna, bo ustawy wciąż nie ma. Mieszkańcy Suwałk i tylko Suwałk mogą od kilku tygodni liczyć na zatrudnionego przez samorząd lekarza. Jak go wezwać? Bardzo prosto. Wizyta koronera. Realizowana jest w oparciu o zgłoszenie przekazane do dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach. Telefon 87 562 811 oraz 662 364 102 lub do Straży Miejskiej w Suwałkach pod numerem telefonu 986. Co ważne, Usługa zostanie wykonana wyłącznie w przypadkach, gdy zgon i jego przyczyna nie mogą być ustalone przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. Na przykład, brak dostępu do lekarza POZ, a zwłoki znajdują się w granicach administracyjnych miasta Suwałki.